Cześć, witajcie. Coś tu Ania jeszcze chciała wam powiedzieć. Sadzi pomidory, nie tylko ogórki. Jaka odmiana, powiedz, i coś tam więcej? Odmiana gruzin z nasion kolekcjonerskich ma powtarzać cechy, także będę mogła pobierać nasiona. To jest duża zaleta, to nie jest F1. A jak będzie owocować, to zobaczymy. Wysiane późno dość, po 19 maja. No i nie miałam czasu wcześniej ich wysadzić do gruntu, więc też późno. Już widziałam na grupach, jak ludziom pięknie już rosną. Będą szły też po podporach. Za mało miałam nasion, mogłam tu trochę gęściej, no ale trudno. Co jest, to jest. Przynajmniej będę miała przestrzeń. No i musiałam oczywiście dać lepszej ziemi pod spodem, obornika. Pomimo, że grządka była przygotowywana na wiosnę, to jednak zaczęłam tutaj się wkopywać, to znowu piach. Na szczęście ogórkowi starczy nam punktowo dać dobrej ziemi. Obornik Tak, granulowany, i będziemy. hydrożel Tak, hydrożel, i co tak. tam jeszcze, Ania? Chyba to wszystko, nie? No tak. I jeszcze dałam trochę obornika normalnego tam. Tak, całkiem to ładnie wygląda. Także u nas już zaję z tymi pomidorami. Ogórki już posadzono do gruntu, Już odmiana wołały, już gruzin. są takie żółtawe, No. widzicie? Zaraz jeszcze podleję gnojówko z pokrzywy, żeby trochę tego koloru też złapały. I powera. Także my sadzimy, wy też sadźcie. Bo już czas jest, już trochę spóźnieni jesteśmy z tym sadzeniem, ale jak to mówią, im później, lepiej późno niż wcale. Jeszcze nie, coś chcesz dodać? Jeszcze szybki Nie, strzał na nic. pomidorki w donicach, zobaczcie. W donicach, w torbach. W torbach, w czym się dało, ale radzą sobie świetnie. Zobaczcie, jaki grubas. Także jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Cześć, moi drodzy. Miało być tylko o ogórkach, ale na koniec też taki wątek pomidorowy, zobaczcie, o. Da się robić w torbach, da się, zobaczcie. Piękny pomidorek, super. Cześć.